Dzisiaj Was zabiorę na urbex w miejsce bardzo ciekawe, takie tajemnicze. Jest to stara przepompownia. Już wyskoczyłem stamtąd i teraz jeszcze pójdę pokazać Wam tamten budynek w tle. Tylko którędy tu wyjść? Tutaj są ślady jakiegoś zwierzaka. Czyli za nim, jego śladami. Kolejny pręt wystaje, na który się można nadziać. Mam dzisiaj grube buty porządne. Specjalnie założyłem z grubą podeszwą sztywną, żeby mi się w nogę nic nie wbiło. Naprawdę pod tym śniegiem nic nie widać zupełnie. I kolejne takie dziury. Kawałek muru pozostało. Czyli coś stało, jakiś tutaj kawałek budynku małego. Nawet jeszcze jest tutaj pozostałość po latarni. Takie uliczne, idziemy po śladach zwierzaka. Tutaj jakaś dziura jest taka. Taki rowek idzie tu. Studnia. I tam znowu taka idzie, taki rów w ziemi idzie. Jeszcze damy radę zajrzeć do tej studni. Chyba nie wpadnę. A na szczęście jest płytka. Ale gdybym wpadł. Takie małe pomieszczenia. O, poślizgnąłem się, wpadł w jedną dziurę. Zobaczmy jeszcze ten budynek, co on tu ma w sobie. W sumie to nic nie ma. Jest jeden wielki śmietnik, tylko ruina. Wszędzie graffiti. I śmieci. Graffiti i śmieci. Wszędobylskie śmieci, naprawdę. Plastiki, szkła. Wszystko po napojach różnego rodzaju. Tu jeszcze widzę zza okna kolejny budynek. Idziemy do tego budynku. Jak jakaś transzeja. Mnóstwo tych kostek. W sumie to teraz jesteśmy w jakiejś pozostałości ruiny. Weszli. Nie ma śladów w ogóle ludzi. Oj, ja znowu bym się rąbnął. Widać, że tutaj nikt dawno nie był. Nie ma świeżych śladów zupełnie.
tu fajnie wygląda. Fundament jest taką z niskim murem, tylko się został. Wszystko poszło. Stoję po środku tego budynku, który tu kiedyś stał. Po środku tego fundamentu, który rozciąga się wokół mnie. Wygląda to świetnie. Teraz jeszcze w takiej szacie zimowej prezentuje się to o wiele lepiej niż jak kiedy tu byłem w lato. To było bardzo zarośnięte. Zupełnie inaczej to wyglądało. A teraz w zimę naprawdę to wygląda świetnie. Bardziej tajemniczo, mrocznie nawet bym powiedział. Spróbujmy się tu wdrapać po tym. Tutaj została jakaś ściana, pozostałość po ściany. Wielkie bloki ściany zwalone leżą muru. Zaprawa jeszcze trzyma. Cegły są zespolone. Tutaj spróbujemy się wydostać. Pewnie nie powinienem tędy wychodzić. Za chwilę spadnę. Nawet się nie ma czego złapać, wszystko jest suche. Nie, nie wyjdę tego tędy. No nic, spróbujemy. Dobra, jakoś się udało wydostać. O, kolejna dziura jakaś. Cała sieć podziemnych budynków, kanałów, wszystko połączone ze sobą. To jest ostatni budynek, który się pozostał w tym kompleksie po tej przypompowni. Najmniejszy z nich wszystkich. To co to jest? Nie wiem, coś tu pod daszkiem było schowane. Jakaś może instalacja elektryczna pod daszkiem była umiejscowiona, żeby deszcz na nią nie padał. Nawet jakieś gniazdo chyba ptasie jest. Chyba tak. I co tu może być? Ruina. Najmniejszy budynek z tych wszystkich. Może to był budynek socjalny. Tak wnioskuję, może po tym, że płytki jeszcze są na pozostałość płytek na podłodze. Jakaś łaźnia dla pracowników. Nie wiem. Ściany. Co się kryje w ścianach? Tak się kiedyś budowało budynki. O, takie ściany. Tutaj dopiero pierwsze widzę ślady jakieś stare, które się zachowały. Ktoś tu też był. Cały czas mam takie wrażenie, jakby ktoś mnie obserwował, jakby ktoś na mnie patrzył cały czas. Dobra, idę już. O kurde, co to było? Co to było? O Boże! Co to było? Goni mnie. Złamałem sobie nogę chyba, ja pierdziele. Ale mnie boli noga. Wpadłem do jakiegoś szybu, do jakiejś studni. O Boże, ale mnie boli noga. Tak wysoko nie wyjdę stąd teraz. Ratunku!